18 lipca 1951 roku stanęli przed sądem wojewódzkim w Warszawie 56-letni generał porucznik Waffen-SS i policji Jürgen Strop oraz 45-letni kapitan Waffen-SS Franz Konrad. Stropa oskarżono m.in. o kierowanie w roku 1943 akcją mającą na celu wysiedlenie z getta warszawskiego do obozów zagłady 100 tysięcy Żydów. Spowodował on wtedy wymordowanie co najmniej 56 065 osób oraz śmierć dalszych dziesiątków tysięcy osób w płonących kanałach podziemnych. Nie, to nie był proces mojego życia. Miałem inne procesy, które były może nawet bardziej jeszcze z punktu widzenia czysto ludzkiego, z punktu widzenia ustosunkowania się mojego do oskarżonego w płaszczyźnie tych obowiązków obrończych, może były trudniejsze i może były nawet ciekawsze. Jeżeli miałbym opowiedzieć o procesie, który uważam za największy z tych, w jakich uczestniczyłem w charakterze obrońcy, to musiałbym wymienić jako taki właśnie proces. Proces generała SS i policji, szefa dystryktu warszawskiego Jürgena Stropa. No, jeżeli chodzi o procesy, które się w owym okresie toczyły, to pierwszym z takich procesem był proces prezydenta Senatu Gdańskiego, a później gauleitera okręgu Wartegau, Greisera, Artura Greisera. Proces toczył się w Poznaniu, więc odbyło się jeszcze cały szereg procesów przed procesem Stropa. No, to był proces przede wszystkim Hessa, komendanta Oświęcimia. Moje zetknięcie się z tymi procesami, czy to poczynając od procesu, w którym bezpośrednio uczestniczyłem jako prowadzący śledztwo, czy też, prawda, jako pilny obserwator, wszystko to ma się rozumieć, dało mi należyte przygotowanie do tego, że z chwilą, kiedy Sąd Wojewódzki w Warszawie wyznaczył mnie na obrońcę z urzędu Jürgena Stropa, nie stanowiło to dla mnie zaskoczenia, ani też mnie nie peszyło, ponieważ, jak mi się wydawało i chyba zasadnie, ja byłem należycie przygotowany do tego, żeby móc ustosunkować się do tych zarzutów stanowiących typowe zbrodnie z okresu okupacji, które były zarzucone Jürgenowi Stropowi. W jaki sposób Strop znalazł się tutaj w Warszawie i dlaczego właśnie on odegrał później tak istotną i straszną rolę przy zlikwidowaniu tych 60 tysięcy ludzi, które stanowiły już ostatnią część ludności getta, bo przedtem już były wysiedlenia tak zwane. Tam, prawda, Żydzi byli niszczeni. Strop uchodził w SS za specjalistę od organizacji. Muszę powiedzieć, że nawet tym argumentem się trochę posługiwałem, choć wiedziałem o jego małej skuteczności, ale jako obrońca musiałem wyczerpać wszystko, co mogło ulżyć losowi Stropa i przemawiać w jakimś sensie na jego korzyść. Właśnie na to się powoływałem, że w SS on nigdy nie był uważany za człowieka przeznaczonego do jakichś akcji niszczycielskich, tylko za znakomitego organizatora. Jego przyjazd do Warszawy był dla niego samego rzeczą absolutnie niespodziewaną. Dlatego, że z chwilą, kiedy wojna przesunęła się, nie poszła nie tylko w kierunku Leningradu i Moskwy, ale również i w kierunku południowym na Kijów, kiedy został zajęty Lwów, Strop jako ten świetny organizator został przeznaczony do budowania drogi wiodącej od Lwowa w głąb Związku Radzieckiego. Kiedy Niemcy posuwali się z dużymi dla siebie sukcesami w głąb południowej części Rosji, liczono się z zajęciem Kaukazu, wtedy Strop, mający opinię świetnego organizatora, miał zostać właśnie pierwszym dowódcą tego okręgu na Kaukazie. Ale, jak wiemy, przyszła klęska stalingradzka i Strop właściwie w pewnym momencie stanął z pustymi rękami, nie miał co robić. Ponieważ Strop miał, jak wspomniałem, opinię tego znakomitego organizatora, a tutaj w guberni generalnej nasiliły się wówczas
akty terroru stosowanego z kolei w odwecie przez różnego rodzaju niepodległościowe organizacje polskie. Wobec tego Himmler polecił Stropowi, żeby się przejechał po guberni generalnej i zorientował się, co się tam właściwie dzieje. I w ten sposób Strop przyjechał tutaj do Polski, do Warszawy. Dla takich gości jak Strop był specjalny apartament przygotowany zawczasu w willi w Alei Róż numer 2. Przyjechał 17. W dniu 18 kwietnia, następnego dnia, udał się do Otto Hahna, szefa dystryktu warszawskiego, który urzędował w Alei Szucha, ze zwyczajną, przyjacielską, koleżeńską wizytą. W tym momencie trafił na dosyć szczególną sytuację, dlatego że w tym gabinecie odbywała się jakaś konferencja. Kiedy przeszedł przez ten pokój i zapytał się Hahna, o co właściwie chodzi i co to za dziwne zbiegowisko tutaj jest, to Hahn mu powiedział, że to są szpicle z getta, którzy informują o tym, że w razie przystąpienia do ataku na getto, tam ma ją Niemcy spotkać się z gwałtownym, zbrojnym oporem. Już przygotowywali. Żydowska organizacja bojowa już po tych gigantycznych wywózkach, ekspedycjach, wysiedleniach, o których poprzednio wspomniałem, już postanowiła, że dalej tego się nie będzie tolerować i że czas jest rozpocząć walkę. Panie mecenasie, jak to się stało, że Stropa przeznaczono do likwidacji getta warszawskiego? Jest pan chyba jedyną osobą, która zna prawdę. Ja też tak sądzę, że jestem chyba jedyną osobą, która dokładnie wie i o tym, jak doszło do tego, że Strop objął akcję prowadzenia likwidacji getta w Warszawie. I mogę powiedzieć, że wiem to chyba z najbardziej autorytatywnego źródła, bo bezpośrednio z ust samego Stropa. Otóż jak wspomniałem, kiedy on 18 był w Alei Szucha, widział tę konferencję, dowiedział się od Hahna, że Żydzi znoszą się z zamiarem stawiania jakiegoś zbrojnego oporu. On to absolutnie zlekceważył. Absolutnie zlekceważył. Wrócił sobie do tego luksusowego apartamentu i nagle o godzinie 8 rano przyleciał do niego roztrzęsiony zupełnie dotychczasowy dowódca SS i policji na dystrykt warszawski i miasto Warszawy, Austriak, adwokat austriacki, Samern von Frankenneck. Przyleciał roztrzęsiony i zawiadomił Stropa o tym, że oddziały SS wkroczyły do getta, żeby zgodnie z, i tutaj nawiązał między innymi do rozkazu Himmlera, z 16 lutego 1943 roku przeprowadzić ostateczną likwidację getta, ale oddziały te spotkały się z tak gwałtownym ogniem, nieoczekiwaniem zupełnie przez Niemców, że właściwie on jest bezradny, on uważa, że wszystko jest stracone. Wtedy jak opowiada mi, to go poderwało. Wtedy jak Strop powiada, zagotowało się w nim. Zerwał się z łóżka i powiedział, ja bym się wstydził, żebym miał do likwidacji Żydów, mając na myśli oczywiście to, że to jest jakieś takie tałataństwo, używać armii, albo tak jak pan jeszcze mi tu plecie lotnictwa. Zdejmuję pana ze stanowiska, ja obejmuję komendę. No oczywiście najkapitalniejszym zagadnieniem to było znalezienie jakiejś formuły obronnej w stosunku do tego centralnego i najważniejszego zarzutu, którym było zlikwidowanie powstania w getcie i śmierć 60 tysięcy osób. Co najmniej 60 tysięcy osób. To ogromna ilość ludzi zginęła zarówno w czasie akcji wojskowej, jak i masa ludzi zginęła wskutek sposobu, w jaki Strop likwidował getto. Dlatego, że on zaczął getto palić. W pierwszym odruchu ludzie uciekali na wyższe piętra, ale kiedy płomień sięgał tam, wtedy skakali z tych wysokich pięter. A Niemcy urządzali, SS-owcy urządzali sobie zabawę w postaci strzelania do skaczących Żydów. Czy Strop, proszę pana, był w tym czasie na terenie getta? Calusieńki czas. Nie było jednej godziny, w
której w czasie powstania Sztrop nie byłby na miejscu. Przez te 28 dni, od godziny 6 rano, kiedy się rozpoczynała akcja, kończyła się koło godziny 8 wieczorem, 14 godzin spędzał za oceanem. Sztrop odegrał bardzo doniosłą rolę, również jeżeli chodzi o proces w Norymberdze. Odegrał tę rolę w sposób zupełnie nieoczekiwany. Mianowicie wtedy, kiedy przeprowadzał likwidację getta w Warszawie, a uważał, że dokonuje wielkiego i historycznego dzieła, był zdania, że należy to udokumentować. Yes. Jeszcze w czasie całej akcji. I powstał z tego album. Były 3 egzemplarze tego albumu, wykonany przez Niemców. Album nosił tytuł Es gibt keinen von jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr. Nie ma już więcej dzielnicy mieszkaniowej żydowskiej w Warszawie. Album ten składał się z 3 części. Pierwsza część stanowiła takie wprowadzenie w postaci w ogóle historii gett żydowskich w Europie. Druga część to były dokładne meldunki z każdego dnia operacji prowadzonych przeciwko powstańcom w getcie, zwłaszcza, że w niektórych dniach Sztrop wysyłał po 2, a nawet i 3 meldunki kierowane bezpośrednio do Himmlera, dlatego że Himmler z największą uwagą to obserwował. Album, który Sztrop zrobił dla siebie, zaginął, natomiast wojska radzieckie zdobyły album, który dotarł w prezencie uczynionym przez Sztropa, dotarł do rąk Himmlera. I ten właśnie album stanowił dokument, jeden z dokumentów wchodzących w skład materiału dowodowego, jakim rozporządzał Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze. I wówczas ten album wskazywał na to i działalność Sztropa jako likwidatora getta warszawskiego stwarzała podstawę do tego, żeby Sztropa wydać Polsce, ponieważ statut Trybunału Międzynarodowego przewidywał, że poszczególni zbrodniarze wojenni będą odpowiadać w kraju, w którym przestępstwa przez nich zostały dokonane. I w ten sposób w 1947 roku w Berlinie władze alianckie przekazały Sztropa polskiej misji wojskowej, która z kolei przetransportowała Sztropa do Warszawy na ulicę Rakowiecką 37. Nie odmówił pan, kiedy wyznaczono pana na obrońcę Sztropa z urzędu? Można było ubiegać się o to, żeby odmówić. I we wszystkich właściwie poprzednich procesach, o których tutaj wspominałem, adwokaci, którzy byli wyznaczani na obrońców z urzędu. Polscy adwokaci. Polscy adwokaci, w szczególności chodziło tu o pierwszy proces Greissera, prawda, odbywający się w Poznaniu, o którym wspominałem, że tam występował adwokat Hejmowski i Kręglewski, dwaj najwybitniejsi adwokaci poznańscy. Oni oczywiście prosili sąd o zwolnienie ich z obrony, z urzędu. Ta sama historia powtarzała się również i we wszystkich pozostałych procesach, o których tutaj wspominałem. Ja uważałem, że to jest pewnego rodzaju demonstracja zrozumiała, ale nie dająca realnego efektu, a nawet w pewnym sensie niepotrzebna. Dlatego też w końcowej części mojego przemówienia ja wyjaśniłem sądowi, dlaczego ja nie prosiłem o zwolnienie mnie z obowiązków obrońcy z urzędu, chociaż przecież rzecz jasna, że miałbym do tego również osobistych powodów w związku z sytuacjami, w których się znajdowałem wielokrotnie w okresie okupacji, miałbym zbyt wiele powodów. Proces zaczynał się 18 lipca. Ja tę informację dostałem gdzieś w ostatnich dniach czerwca 51. Oczywiście, ponieważ chodziło mi o to, żeby jak najszybciej przystąpić do zapoznania się z tym materiałem, bardzo dużym materiałem. Nie pamiętam już w tej chwili ilości, ale w każdym razie obejmował on kilkadziesiąt tomów. Wtedy, mając już dosyć dobrą orientację w materiale, poszedłem do Sztropa. Sztrop został przyprowadzony. Powiedziałem mu, że zostałem wyznaczony na obrońcę z urzędu. Czy on otrzymał już zawiadomienie o tym? Nie, jeszcze nie otrzymał.
W takim razie proszę, ja okazuję panu to zawiadomienie. Okazuję panu moją legitymację, żeby pan wiedział, z jakiego tytułu i kto do pana się zgłasza. Rozmawialiśmy po niemiecku, dlatego że ja stosunkowo nieźle znam niemiecki. No i jeszcze miałem to szczęście, że Strop mówił krótkimi, jasnymi zdaniami i bez żadnego dialektu. Także porozumienie się z nim nie nastręczało absolutnie żadnych trudności. Od razu w pierwszym momencie pewny szok stanowiło dla niego zarówno moje zjawienie się, fakt wyznaczenia już terminu rozprawy. To wszystko dla niego było pewnym zaskoczeniem. On już przebywał blisko 4 lata. I tutaj z kolei przyszło z mojej strony pewne zaskoczenie, dlatego że Strop od razu oświadczył, że przyjmuje z szacunkiem fakt mianowania mnie jego obrońcą z urzędu, że wyraża przeświadczenie, że na pewno uczynię wszystko, co będzie możliwe z mojej strony na jego korzyść, że rozumie, w jakim trudnym położeniu ja znalazłem się, skoro jestem Polakiem. Zapytał mnie jeszcze, gdzie spędziłem okupację. Powiedziałem, że właśnie w Warszawie. To powiedział, tym bardziej rozumie, że jaką trudność, jaki opór psychiczny będę musiał przezwyciężyć, żeby wywiązać się z nałożonego na mnie przez sąd obowiązku. Ja mu powiedziałem, że proszę pana, przyjmuję pańskie słowa, ale chciałbym, żeby pan może nie robił z tego takiego problemu. Dlatego, że proszę pana, polska procedura przewiduje po pierwsze, że każdy oskarżony odpowiadający przed sądem wojewódzkim bez względu na rodzaj popełnionego przestępstwa musi mieć obrońcę. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, proszę pana, że etyka adwokacka w tym przypadku właściwie pokrywa się z etyką lekarską. I jak lekarz, kiedy znoszą mu z pobojowiska rannych z jednej i z drugiej strony spośród walczących ze sobą przeciwników, przecież traktuje jednakowo i każdemu z nich udziela pomocy zgodnie ze swoją wiedzą i swoim sumieniem lekarskim, tak samo mniej więcej w tej samej właściwie sytuacji znajduje się adwokat, który też musi wypełnić należycie swój obowiązek bez względu na jakiekolwiek osobiste emocje, które w tym wypadku musi wyeliminować i odłożyć na bok. To były wyłącznie techniczne przyczyny, które spowodowały, że ten proces tak długo był przygotowywany. Dlatego, że zapomina się na ogół, że w tym procesie obok Stropa zasiadał również na ławie oskarżonych niejaki Franz Konrad. Franz Konrad to był, nazwijmy to po jej rzecz, po imieniu, wielki złodziej. A więc przez blisko 3,5 lat był pełnomocnikiem, był szefem prowadzącym tak zwany Werterfassung, uchwytywanie wszelkich wartości w getcie warszawskim. No, nazywając rzecz po imieniu, było to po prostu grabież. To zeznania Konrada stanowiły drugi i jeszcze bardziej autentyczny akt oskarżenia przeciwko Stropowi, aniżeli ten, który został wniesiony przez prokuratora. Nawet doszło do pewnej kapitalnej sytuacji, dlatego że Strop na ogół był opanowany, starał się zachowywać bardzo taktownie, nie wytrzymał, ponieważ odpowiadał ze środka sali, z miejsca, które jest przeznaczone dla zeznań świadków, i tam jest taki mały pulpicik, nie wytrzymał, tylko pięścią uderzył w ten pulpit i powiedział: proszę Wysokiego Sądu, to jest niesłychane, żeby kapitan SS ośmielił się przed obcym sądem obciążać w ten sposób generała SS. Proces odbywał się na największej sali Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Wtedy to była sala 17, mogącej pomieścić 400 osób. Otóż wbrew przewidywaniom Stropa, sala była prawie że pusta. Było może jakieś gdzieś w granicach od 12 do 15 dziennikarzy. Proces Stropa był relacjonowany przez rozgłośnie radiowe. Natomiast jeżeli chodzi o ludność Warszawy,
było jej bardzo mało. Nawet trudno mi jest to wytłumaczyć. Trochę mogła na to działać pora, to był akurat środek lipca. Trochę chyba te wydarzenia ludzi odstręczały i nie chcieli wracać być może pamięcią do tamtych wydarzeń. Pan siedział obok Sztropa. Usytuowanie jest takie, że obrońca siedzi przed oskarżonym. Przed oskarżonym, ale w bezpośrednim sąsiedztwie za jego plecami siedzi oskarżony, także prawie jego oddech czuje się na swoich plecach. Mieliśmy pełną możliwość komunikowania się ze sobą. Czasami, prawda, jeżeli chodziło o pewne szczegóły jakiejś natury faktycznej, to ma się rozumieć, że ja się informowałem u Sztropa. Czasami Sztrop, prawda, zwracał uwagę na potrzebę jeszcze uzupełnienia, na przykład zadania jakiegoś dodatkowego pytania świadkowi. Jak, proszę pana, zachowywał się on na sali sądowej już w trakcie trwania procesu? On zachowywał się zawsze z wielkim opanowaniem. Widziałem, że to było opanowanie, które on sobie narzucał. To nie była spontaniczna bierność, ale to była umiejętność narzucenia sobie właściwego opanowania. Zeznawali świadkowie, to na nim tak przynajmniej ja odnosiłem wrażenia i takie wrażenie odniósł sąd, bo między innymi przy uzasadnianiu wyroku śmierci podniósł to, że on się zachowywał bardzo hardo i bardzo, prawda, prawie że arogancko, to znaczy nie przejawiał tej arogancji, ale, prawda, z kompletnym lekceważeniem zarzutów i dowodów mu prezentowanych. Absolutnie kamiennie spokojny. No, jak dalece on był spokojny, to jestem tutaj troszkę w kłopotliwym położeniu, dlatego że musiałbym powiedzieć o tym, jak on się zachował po ogłoszeniu wyroku śmierci. Jestem w kłopotliwym położeniu, dlatego że on się bardzo kurtuazyjny. Ja nie chcę już powtarzać słów, choć dokładnie nie pamiętam, ale wyglądałoby to na jakieś samochwalstwo, dlatego powiem tylko w ogólnej formie, że on bardzo kurtuazyjnej postaci podziękował mi za obronę i na sali sądowej bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Wyraził mi wdzięczność za to, że w tym najcięższym momencie, jaki on spotkał go w jego życiu, ja byłem jedynym człowiekiem, który stał przy nim. Sumiennie wykonując mój zawód, zrobiłem na pewno wszystko, co należało uczynić. Także znowu tutaj jestem troszkę w kłopotliwym położeniu, dlatego że później ja przecież wniosłem jeszcze od tego wyroku rewizję do Sądu Najwyższego. Dlatego że ostatecznie moim obowiązkiem jest wyczerpać wszelkie możliwości. Ma się rozumieć, bywałem u niego również po wyroku. Zachowywał się cały czas spokojnie, musiałem zresztą u niego bywać, dlatego że tutaj, jak mógłbym okazać pani korespondencję, którą posiadam w aktach, pisali do mnie zarówno adwokaci niemieccy, ci, którzy bronili Sztropa w Dachau. To już po wyroku? Tak, jak i inni adwokaci, którzy bronili innych oskarżonych i chcieli uzyskać oświadczenia Sztropa w stosunku do klientów swoich, bronionych w innych sprawach. No i wreszcie korespondowała ze mną cały czas żona oskarżonego. Przez pana ręce przychodziły listy do Sztropa, do więzienia? Ja to robiłem inaczej, dlatego że, prawda, jeżeli chodziło o listy, które na przykład żona kierowała na moje ręce do Sztropa, to ja te listy składałem w sądzie po to, żeby sąd według swojego uznania, jeżeli będzie uważał za stosowne, przekazał bądź nie przekazał, a jeżeli by odmówił przekazania, żeby udzielił odpowiedzi. Proszę pana, czy kiedykolwiek zrodziło się uczucie litości w stosunku do tego człowieka, człowieka, którego pan musiał bronić? Więc byłem w tym szczęśliwym położeniu, że nic mnie nie obligowało do wzruszeń, bo on nie robił wrażenia człowieka, tylko automatu. Może był to psychopata? Bardzo nie, często? To nie. Był człowiek absolutnie normalny, tylko był tak wychowany. Befel is befel. Powiedział mi pan kiedyś, panie mecenasie, że nigdy pan Sztropowi nie podał ręki. Nie, to o tym nie było mowy. To byłoby zbyt bliskie. On na to nie zasługiwał. On sam w tym się doskonale orientował i nigdy takiej próby nie podejmował. Potem było jeszcze zagadnienie, mianowicie kiedy wyrok został utrzymany przez Sąd Najwyższy, pozostawała jeszcze kwestia zwrócenia się o łaskę. Był to problem dla mnie bardzo trudny, bardzo trudny. Nawet technicznie trudny. Nawet samo sformułowanie tej prośby o łaskę, prezydentem przecież był Bolesław Bierut,
Ale było jeszcze drugie zagadnienie. Mianowicie, że jeżeli już ktoś ma prosić o życie, to strop sam, a nie ja za niego. Więc ja mu zaproponowałem, że prawda ostatnia rzeczą, która jeszcze może być na jego korzyść uczyniona, jest zwrócenie się o łaskę do prezydenta Rzeczypospolitej. Powiedział, herr doktor, bo on zawsze mówił, zwracał się do mnie per herr doktor. Herr doktor, to niech pan to zrobi, ja tego robić nie będę. Ja mu na to powiedziałem, proszę pana, jeżeli pan kategorycznie odmówi, to oczywiście, że ja będę musiał to uczynić w pańskim imieniu. Ale pan chyba zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli ma być widać iskra, cień najmniejszy jakiejkolwiek nadziei na okazanie jakiejś niebywałej wspaniałomyślności, jakiegoś gestu, to proszę pana, dla zademonstrowania jakiegoś niezwykłego objawu humanitaryzmu, to jest do osiągnięcia tylko wtedy, kiedy pan napisze sam. I on się z tym zgodził i napisał. No i ta prośba o łaskę poszła, no i jego czas została załatwiona odmownie. Bronił pan wielkiego zbrodniarza, ale czy kiedykolwiek ten człowiek żałował swoich czynów? Widziałem, że niczego nie żałował. Niczego nie żałował. Nie było żadnych przesłanek, żadnego okruchu, który by pozwalał wskazać na jakąś ludzkość Sztropa i w związku z tym odwołać się z kolei na tej zasadzie do ludzkości, do ludzkiego poczucia sobie.